tędy płynie woda. A tam, gdzie nie ma już lodu, są takie niecki, pod którymi też przepływa woda, dlatego chodząc po takim lodzie trzeba być bardzo ostrożnym, bo nie wiemy, czy pod spodem jest 5-centymetrowa warstwa lodu, czy 25. Jak widzicie, jesteśmy w dolinie, idziemy już w kierunku powrotnym, 10 dzień się podróży, ciężko się idzie, jesteśmy zmęczeni, mamy w nogach 200 km, to jest sporo. Cóż, pogoda nas również dzisiaj nie rozpieszcza.